Cześć, jestem Ania, a na krzesełku siedzi Natalka, która skończyła 23 miesiące. Przez tydzień mieliśmy okazję testować kaszki Bobowita porcja zbóż, a mianowicie mleczną, 7 zbóż wielozbożową jaglaną pełnoziarnistą o smaku wieloowocowym po 8 miesiącu życia dziecka, mleczną manno o smaku bananowo-brzoskwiniowym po 6 miesiącu życia dziecka oraz mleczną, 7 zbóż wielozbożową owsianą pełnoziarnistą o smaku jabłkowym po 8 miesiącu życia dziecka. Są to kaszki o bogatej gamie najwyższej jakości różnorodnych zbóż, takich jak pszenica, kukurydza, ryż, owies, gryka, żyto, proso i jęczmień. W ich skład wchodzi mąka z pełnego przemiału oraz specjalnie dostosowana do potrzeb dziecka kompozycja witamin i składników mineralnych. Trzeba zaznaczyć, że kaszki nie zawierają cukru, a mimo to są słodkie, bo zawierają tylko naturalne cukry pochodzące z mleka, owoców oraz zbóż. Opakowanie o wadze 210 gram wystarcza na około 4 porcje przygotowania według receptury na opakowaniu. Są to posiłki, do przygotowania których potrzebna jest tylko woda. Koszt takiego opakowania to około 6-7 zł. Opakowanie jest kolorowe oraz zawiera wszystkie istotne informacje potrzebne mamie małego szkraba. Natalka je kaszki Bobowita od ukończenia już 4 miesiąca życia i powiem szczerze, nie zdarzyło się, żeby którakolwiek z kaszek jej nie smakowała. Je kaszki czy to na śniadanie, czy to na kolację z wielką chęcią, bardzo jej smakują. Zalety. Zawierają żelazo i witaminę C dla układu odpornościowego, także wapń i witaminę D dla prawidłowego rozwoju kości, także witaminę B1 i B6 dla prawidłowego metabolizmu energetycznego. Są smaczne oraz bardzo łatwe w przygotowaniu. Wady? Nie nadają się dla dzieci z nietolerancją glutenu. Natalka bardzo chętnie je kaszki Bobowita i na pewno będziemy jej je nadal dawać. Bardzo polecam wszystkim te kaszki, nie tylko ze względu na dobroczynne właściwości, ale ze względu na to, że po prostu są smaczne i zdrowe. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.